Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiejsza konferencja związana jest z przyjazdem do Białej Podlaskiej konwoju wstydu, czyli kampanii informacyjnej dotyczącej prominentnych polityków w naszym kraju, którzy w ostatnich miesiącach, powzięliśmy tę wiadomość, w ostatnich miesiącach pobrali wysokie nagrody. My przywieźliśmy do Białej Podlaskiej ministra Jurgiela. Tego ministra, który wielokrotnie był zapraszany przez naszych rolników, niestety zaproszenia nigdy nie przyjął. A przypomnę, że zaczęło się od decyzji kadrowych, w szczególności w naszej stadninie w Janowie Podlaskim, później inicjatywy legislacyjnej, ograniczenie obrotu ziemią, gruntami rolnymi, ziemią rolną, kończąc na przeniesieniu pokazu koni arabskich do Warszawy. Mówiąc najkrócej, jego decyzje wpłynęły na marginalizowanie naszego powiatu, tej części naszego województwa lubelskiego. Oddzielne działania to działania związane z likwidacją afrykańskiego pomoru świń. Tak naprawdę nieudolnego działania i nieskutecznego. Dzisiaj Państwo wiecie, że zamiast pomocy rolnikom po tych decyzjach, które miały miejsce, poprzez likwidację stad, poprzez ograniczenie hodowli, do dzisiaj część rolników nie otrzymała ani odszkodowań, ani rekompensat. Dzisiaj pojawia się pomysł budowania płotu wzdłuż wschodniej granicy ponad 1000 km za kwotę ponad 230 milionów złotych. Wiedząc, mając opinię wielu ekspertów, że będzie to, po pierwsze, jest to już spóźniona decyzja, trzeba było o tym pomyśleć wtedy, kiedy mieliśmy 3 ogniska we wschodniej części kraju, a nie dzisiaj, kiedy już afrykański pomór świń przekroczył rzekę Wisłę i zagraża w ogóle hodowli trzody chlewnej w naszym kraju. No i właśnie mamy te efekty, a tutaj okazuje się, nie ujawniając opinii publicznej, pobrali bardzo wysokie nagrody. Przypomnę, że pan minister Jurgiel 65 tysięcy złotych, jego zastępcy, 5 osób, po ponad 51 tysięcy złotych. Chciałem powiedzieć, że zorganizowali przy pomocy telewizji państwowej akcję, manipulując, wprowadzając opinię publiczną w błąd, że przez 8 lat zostało wypłaconych setki milionów nagród. To jest po prostu nieprawda. W czasie, kiedy premierem rządu był Donald Tusk, wypłacono 3 nagrody, 2 po 13 tysięcy złotych i jedna 12 tysięcy złotych. Więc chcę powiedzieć, że te nagrody były mniejsze niż nagroda jednego ministra Jurgiela. Te nagrody, które zostały przyznane, one były przyznawane urzędnikom, a nie ministrom, nie członkom gabinetu, ministrom i wiceministrom. Proszę Państwa, kuriozum jest jeszcze jedno. Państwo wiecie, że ja przez wiele lat kierowałem niemałą firmą. Naprawdę nie przyszłoby mi do głowy, nie pomyślałem nigdy, żeby przyznać sobie nagrodę samemu sobie, co uczyniła pani premier Beata Szydło i co jeszcze gorszego, to, że tak zaciekle broniła tej decyzji w Sejmie, słuchaliście Państwo, stwierdzając, że te nagrody się po prostu należały. Chcę powiedzieć, że
jest to nie do zaakceptowania, jest to bardzo groźne, jest to pokazany przykład, do czego może się władza posunąć i jest to przykład także, który ma przyjść tutaj na dół, czyli sygnał do samorządów, jak wygracie wybory, też będziecie mogli robić wszystko i nikt wam nic nie zrobi. W związku z tym robimy taką kampanię, żeby władza nie kojarzyła się tak jak teraz kojarzy się z kasą. Ta akcja, która została właśnie dzisiaj rozpoczęta, nagrody, o których dzisiaj mówimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Wczoraj doszła do nas także informacja, odpowiedź na bardzo konkretne pytanie posła Brejzy, który zadał pytanie o nagrody w 2016 roku. Okazuje się, że ministrowie, wiceministrowie, co prawda nie w tak dużych wysokościach, ale w 2016 roku również pobierali nagrody. W 2016 ministrowie otrzymali nagrody od 8 do 33 tysięcy, a wiceministrowie od 6 tysięcy do 17. Co ciekawe, wszyscy. Nagrody nie są nagrodą za jakąś nadzwyczajną pracę, wykonywanie dodatkowych zadań, tylko są tak naprawdę dodatkowym składnikiem pensji. Prawo i Sprawiedliwość nie chciało, żeby kolejny raz przetoczyła się debata na temat podwyżek dla ministrów, więc w taki sposób ukryty, półoficjalny, chciała właśnie sobie dodatkowo wynagrodzić swoich działaczy, dając właśnie tak wysokie nagrody. Oczywiście tutaj będziemy działać w tym, żeby opinii publicznej to pokazać, dlatego ten konwój wstydu jest dzisiaj w całej Polsce, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale także w różnych miastach, a co ciekawe ruszy także w teren, bo przede wszystkim o tym, jakie nagrody brał minister Jurgiel, chcemy wiedzieć, żeby wiedzieli rolnicy, którzy często nie dostali należnych im odszkodowań, między innymi właśnie za straty związane z afrykańskim pomorem świń. Jeszcze jedno, otóż, proszę Państwa, te nagrody Rady Ministrów to jedno, ale każdemu resortowi podlegają jednostki. Agencje, w przypadku resortu rolnictwa, agencje i inne instytucje, no, w szczególności Krajowy Ośrodek Wsparcia, więc w najbliższym czasie skieruję kolejną interpelację w tej sprawie, bo jestem przekonany, że tam także płyną duże pieniądze. W każdym razie to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa i tu z naszego terenu dobrym przykładem jest pani była minister w Kancelarii Prezydenta, pani Małgorzata Sadurska, która w ciągu pół roku zarobiła ponad 420 tysięcy złotych, no, nie mając tak naprawdę żadnego w PZU, w jednostce publicznej, nie mając żadnego przygotowania do pełnienia takich funkcji. Wspomniał pan poseł również o sytuacji rolników. Jak można jeszcze rozwiązać ich sytuację? Płot na granicy jest zdecydowanie za późno, poza tym mamy informacje, jak może wyglądać ten płot. Jak można jeszcze rolnikom pomóc? Pomoc rolnikom absolutnie jest jeden kierunek, który jest do zrealizowania. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, także tutaj w Białej Podlaskiej z udziałem państwa, ale wielokrotnie w czasie prac Sejmowej Komisji Rolnictwa, której jestem członkiem. Otóż trzeba skierować środki finansowe do rolników. Rolnicy nie mają po prostu środków na zmianę profilu. Jeżeli nie mogą kontynuować hodowli trzody chlewnej, to muszą mieć środki na zainwestowanie i na przebranżowienie się. Tym bardziej, że ta choroba jest zwalczana z urzędu. W związku z tym tu naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakich wielkich przemyśleń i heroicznych decyzji. Trzeba skierować środki należące się właśnie rolnikom, czyli odszkodowania i oczywiście rekompensaty z tytułu tego, że przestali produkować, hodować trzodę chlewną. W związku z tym to jest decyzja, a oczywiście wszystkie inne działania należy prowadzić równolegle, czyli oczywiście zabezpieczające, czyli bioasekuracja i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, płot po pierwsze, bo ma być to siatka na drewnianych słupkach, to o czym pani redaktor powiedziała,
nie będzie skutecznej, bo przecież Państwo wiecie, padlinę także przenoszą ptaki i tak dalej, więc a żadna to zapora jakościowo, jeżeli chodzi o osiadkę i słupki drewniane. Panie, przywiezie pan kolejnych ministrów do Białej Podlaskiej? Będziemy się starać, tak, będziemy zabiegać, żeby po pierwsze, żeby chcieli przyjechać sami, żeby po prostu stanęli przed mieszkańcami, żeby zechcieli rozmawiać. Oczywiście my wiemy, że Jarosław Kaczyński zapowiedział wizytę w terenie po świętach w całym kraju, ale nie mam wątpliwości, po co pojadą politycy. No będą właśnie przekonywać do tego, że to, o czym powiedziałem, słuchajcie, daliśmy wam dobry przykład. Bierzcie przykład z góry, wygrajcie te wybory w terenie, nikt wam nic nie zrobi, kasa będzie płynęła. Czyli kolejni ministrowie przyjadą do pana również na takie wybory? Nie chcielibyśmy tego robić, co uczyniliśmy dzisiaj. Wolelibyśmy, żeby stanęli, żeby mieli odwagę stawać przed ludźmi i rozmawiać z ludźmi. Pamiętam pełnomocnik do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń, pan minister Bogucki był tutaj u nas, była pani minister Lech i pamiętam te rozmowy, kiedy zamiast właśnie proponować, merytorycznie rozmawiać, proponować konkretne rozwiązania, przerzucali winę na rolników, że to jest wina rolników i muszą ponieść konsekwencje tego, że się rozwija afrykański pomór świń. Proszę Państwa, proszę powiedzieć, czy choroba brudnych rąk to niejako z naszej winy? To, że nie myjemy rąk, to zakażając się salmonellą albo zapaleniem wirusowym wątroby typu A, bo to też jest choroba brudnych rąk, to co, to na mnie przysługuje leczenie ze środków publicznych? No przecież coś postawiliśmy na głowie. Jeżeli chorobę zwalczamy z urzędu, to na to mają być po prostu realne pieniądze i realne działania. Tak, ja się zgadzam. Państwo pamiętacie, że z jakim trudem negocjacje były prowadzone z protestującymi młodymi lekarzami. Nie ma pieniędzy dla ratowników medycznych, nie ma dla pielęgniarek, nie ma na podwyżki dla nauczycieli. No co to jest?